Od razu wam mówię, że to nie są potwierdzone informacje, a jedynie przecieki. Javier prawdopodobnie będzie miał dziecko oraz, moi drodzy, to jest ten, który będzie chciał zabić Clementine. Tak, wiem, brzmi to kompletnie absurdalnie, brzmi to strasznie, ale to strasznie absurdalnie, ale jest, moi drodzy, pewien przeciek, mówi to osoba, która ma wtyki w Telltale Games. Dziękuję ślicznie też Adamowi Bieńko za podesłanie informacji i, moi drodzy, zostałbym tutaj naprawdę wiele lajków, zostałbym tutaj 700 lajków, będę mega wdzięczny, żeby doszło to do jak największej liczby osób i piszcie wszyscy komentarz Javier dla statystyk i subteczny widziany, a teraz zaczynamy. I też na pewno będzie więcej odcinków, ponieważ mamy cały prawdopodobnie wygląd pierwszego epizodu, więc, moi drodzy, na pewno codziennie będą z tego odcinki. Cały pierwszy epizod według autora tego postu ma zacząć się, od razu mówię, podkreślam po raz kolejny, że to nie jest potwierdzona informacja, ma zacząć się w New Richmond, kiedy jesteśmy dalej Javierem. To będzie coś takiego jak prolog, ale fakt faktem będziemy dalej Javierem, który w zależności od tego, czy Kate żyje i czy powiedział, że chciałby założyć rodzinę z Kate, będzie miał dziecko, które będzie się nazywać albo Gabe, albo David, w zależności od tego, kto umarł. Ale burza u mnie bije, fuck. I też, moi drodzy, w zależności od jak oboje umarli, to wtedy dziecko się będzie nazywało Gabe. Później podchodzi do Jesusa, który mówi o planach handlowych między Richmond a prawdopodobnie Aleksandrią albo Królestwem i rozmawiają o Clem, czy żyje i czy kiedykolwiek powróci do New Richmond. I wtedy zbliża się ciężarówka, a oni żartują, że to może być Clem i wtedy scena się urywa, jest napis The Walking Dead i przerzucamy do tego, co już widzieliśmy na PAX, czyli, moi drodzy, do momentu, gdzie jesteśmy Clementine. I teraz, moi drodzy, przeniesiemy się trochę na koniec, a mianowicie do końcówki, rzekomej końcówki pierwszego epizodu, gdzie nasz, nazywa się Szef, ogólnie tak się przedstawia ta postać. Jak do tego doszło, dowiecie się w kolejnych odcinkach, ponieważ chcę na razie pogadać o samym Javierze. Nazywa się podobno Szef, The Boss. I to ogólnie sprawa wygląda tak, że wchodzi do szkoły, ogólnie są wrogo nastawieni, dlatego że wcześniej złapał jedną z postaci, nie chcę wam też spoilerować, tak się okaże, że to jest prawda, ale według właśnie autora tego postu okazało się, że złapał jedną z sojuszniczek Clementine, która powiedziała, że ona jest u nich w szkole. I tam, moi drodzy, wraz z ludźmi przychodzi Javier. Clementine mówi, że to nie jest możliwe, a Javier się pyta, czy ona tego żałuje. I też mówi, że zapłaci za to, więc prawdopodobnie ogólnie od tego momentu, od momentu, kiedy graliśmy Javierem, mija kilka lat, dlatego że AJ wtedy jest, załóżmy, ma 9 lat, także mija, ale to mija sporo czasu, więc przez ten czas rzeczywiście Clementine mogła coś zrobić Javierowi i New Richmond, prawdopodobnie związanym z jego rodziną. Co ciekawsze, Javier wchodzi z kapeluszem Clem i pyta się, od kogo dostała ten kapelusz. I kolejna sprawa, która jest okropna, jest taka, że Javier nie ma ręki, tylko hak. I też Javier próbował zgadnąć, skąd pochodzi ten kapelusz, ponieważ to nie była żadna drużyna, to jest baseballowa czapka, a jak wiemy, Javier był trenerem. I mówi, Javier mówi do Clementine, że się zastanawiał, skąd pochodzi ta drużyna, a pewnie jest jakaś lokalna, więc nie poznał. Wtedy go jeszcze nie widzimy, potem Javier siada, ogólnie ten The Boss, ten szef siada. I teraz jest zbliżenie twarzy, widzimy, że to jest Javier, że ma hak zamiast ręki. I wtedy mówi do Clementine, że ona za to zapłaci. I tu się urywa pierwszy epizod. Moi drodzy, ta informacja kompletnie zniszczyła mi głowę. Mam nadzieję, że wam też, nie mam pojęcia, czy jest legitna, ale naprawdę, opisane tam jest naprawdę szczegółowo z imionami cały epizod, więc sądzę, że to jest prawdziwe. Sądzę, że to jest jak najbardziej legit, więc czekać tylko jeszcze 2 tygodnie, aż gra wyjdzie i przysięgam, jestem strasznie, ale to strasznie ciekawy, co z tego będzie. Oczywiście jest to możliwe, minęło tyle czasu, rzeczywiście, jeżeli jeszcze w tym czasie Clementine miała styczność z Javierem, to tym bardziej jest to możliwe, więc teoria sama w sobie jest prawdopodobna, a jak to będzie, zobaczymy dopiero 12 sierpnia. Teraz powiem wam, że mam taki mętlik, nie mam pojęcia. Nie spodziewałem się tego, że Javier może się okazać antagonistą, jeszcze nie ma ręki, a Clementine coś mu zrobiła. Także napiszcie mi, co wy tym sądzicie, będę mega wdzięczny, a teraz, moi drodzy, pamiętajcie, zostawiam tutaj masę lajków, komentarz, Javier dostanie serduszko, osobik też niewidziany i jestem w szoku, na razie.